Od małego jednak jakoś tam te konie mechaniczne mi w duszy grają i no to jesteśmy w stanie nawet tak do pierwszej, drugiej w nocy pocisnąć. Położenie blisko Ukrainy, także czarnoziemy, pierwsza klasa, troszkę gleb mozaikowatych. Ostra góra, że kombajn nie jest w stanie wyjechać pod nią. Ponad miesiąc, dwa lata temu spędziłam w Stanach na farmie. Dziewczyna tam na 18 życzy sobie pick-upa, no stanęło na marce klas. Żaneta Karczmarczuk, bohaterka naszego dzisiejszego nagrania, dzielnie stawia czoła wyzwaniom, które czekają na nią podczas prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jesteśmy w miejscowości Łykoszyn, położonej na Lubelszczyźnie, oddalonej w linii prostej o około 20 km od granicy z Ukrainą. Pani Żaneto, niech nam Pani opowie na początek, na jakim areale Pani tutaj działa. Jaki jest profil produkcji gospodarstwa? Gospodarstwo ma około 150 hektarów i produkcja jest stricte konwencjonalna, czyli pszenica, rzepak, burak cukrowy i trochę fasoli, która jest akurat takim ewenementem, jeżeli chodzi o nasz region. Na jakość gleb pewnie nie ma tutaj co narzekać, prawda? Raczej nie, ponieważ to już tak trochę jakby mamy troszkę z tego, że położenie blisko Ukrainy, także czarnoziemy, pierwsza klasa, troszkę gleb mozaikowatych. Mhm. Ale przede wszystkim pierwsza klasa na tym areale. Tak. Zgadza się. Jak to wygląda, jeśli chodzi o wydajności z tych roślin, które Pani uprawia? Przy naszym sposobie gospodarowania, no to jesteśmy nastawieni na uprawę typowo intensywną i staramy się, żeby pszenica na przykład była jakościowa. 10 ton udaje się uzyskiwać? Są lata, że się udaje, aczkolwiek jeżeli kładzie się tak duży nacisk na jakość i parametry, no to zazwyczaj te plony są na to konto odrobinę niższe. I odwrotnie, jeżeli coś tam uszczkniemy z parametrów, no to tej pszenicy da się wyprodukować naprawdę sporo. Jeżeli plantacja jest faktycznie rokująca, to warto w nią doinwestować, to wtedy tak działamy. Jeżeli jest rok, gdzie pogoda naprawdę nie daje nam jakichś tam za wielkich szans na to, żeby utrzymać tą jakość, no to wiadomo, trzeba się troszkę pomiarkować i zawsze patrzeć na te koszty. Jak to było w tym roku? W tym roku akurat plony były spore i to w całym regionie można powiedzieć, aczkolwiek wszyscy narzekają na brak parametrów. Jeszcze produkcja nie jest sprzedana tylko śladowe ilości, ponieważ nie mogliśmy się pomieścić w magazynie. I tak różnie, zależnie właśnie od położenia pola, od rozkładu pogody, to te parametry się wahają. Są mniej więcej na granicy, że pszenica łapie się na jakościową. Część tylko była jakieś tam, powiedzmy, że się powinęła noga, ale wtedy ilością nadrobiliśmy. A ceny? Ceny to chyba każdy wam powie, że są niewspółmierne do kosztów, że nie znajduje to odzwierciedlenia w rynku, tak jak wielkie ponosimy koszty, nakłady. Ostatnio coś tam drgnęło i drożeje. Mam nadzieję, że jeszcze te ceny będą rosły, że giełda odpowie. My na razie, nie wiem, wstrzymujemy się ze sprzedażą i obserwujemy. Tak? Staramy się też jakoś tam właśnie zawsze jednak dzielić tą naszą sprzedaż, żeby wypośrodkować, tak? Załagodzić te wahania rynkowe. Tak? Nie czekamy na jakąś wielką górkę. No, w zależności od potrzeb. A jaka w ogóle jest tutaj historia gospodarstwa? Jaka jest pani historia gospodarowania tutaj? Zaczynało się, wiadomo, od dziadków i rodziców. Tata zaczynał, ile dobrze pamiętam, nic nie mylę, zaarałem 12 hektarów i sukcesywnie to powiększał. Ja od małego też jakoś tam uczestniczyłam w tym rozwoju gospodarstwa. Mama pracowała zawodowo, a ja no, większość czasu z siłą rzeczy spędzałam z tatą w ciągniku i nie wiem, no od małego jednak jakoś tam te konie mechaniczne mi w duszy grają I sama chciałam, pchałam się do tego, jeździłam ciągnikiem i zostałam jednak jakoś tam zamiłowanie do tego i też to, że właśnie wszystko to widziałam naocznie, jak to się rozrastało, jak po prostu ta kultura pracy się polepszała i przejście z tej pracy ręcznej w tą bardziej mechaniczną, te zaawansowane systemy. No jakoś tam to wszystko naprawdę mnie zaciekawiło i chciałam w tym dalej uczestniczyć. Nie było żadnych wątpliwości, nie było prób w innych kierunkach właśnie? Tak, kiedy byłam mała w podstawówce, tata bardzo poważnie zachorował i też musiałam właśnie jakby bardziej przyłożyć się do tej pracy, ale absolutnie nie czułam żadnego przymusu, tylko własną chęć. Później już wiadomo, jednak rodzice chcieli, żebym jakoś spróbowała tego świata, czy ja też sama chciałam. Studia w Warszawie na SGH, finanse i rachunkowość. Mam też podyplomówkę z wyceny nieruchomości i pracowałam też przez jakiś czas w banku, przez jakiś czas też w firmie, która eksportuje kosmetyki na całą Europę. Także zajmowałam się rynkiem środkowo-wschodnim z racji tego, że bardzo dobrze znam rosyjski i angielski, ale jednak zawsze wieczorem
jak wracałam do tego mieszkania, tak w mieście siadałam na kanapie i telefon do domu, jednak co tam się dzieje, co robicie, jaki jest etap, czy mogę jakoś pomóc, czego też dopilnować i no jakieś tam pół roku, rok takiego jednak życia i spróbowania tej pracy w korporacji jakoś mnie przekonało do tego, żeby się spakować i wrócić do domu. Że to, co jest zaczęte przez rodziców i w czym ja też miałam swój udział, to jednak jest warte, żeby to kontynuować, pomimo tego, że czasem jest naprawdę ciężko. Kiedy tak naprawdę, tak na serio zaczęła tutaj pani działać na gospodarstwie? To było gdzieś właśnie powiedzmy rok po studiach, czy 2 lata po studiach, 17-18, kiedy właśnie na przykład ten ciągnik z dotacji młodego rolnika udało się zakupić. No to tak już weszłam w to, tak jakby tak, wzięłam na siebie różne zobowiązania. Też takie poczucie, że już jednak ma się tą własność, tak jakby to, że samemu się na tym gospodaruje, samemu się podejmuje decyzje. Ileś tam właśnie dostałam jakby no, oddelegowane te decyzje stricte do mnie przez rodziców, no to jednak już jest fajnie, ma się poczucie tego, że coś się tworzy samemu. Powiedziała pani tutaj, że tą mechanizacją bardzo się interesuje, więc przejdźmy trochę do tego tematu. Widzimy, że tutaj przede wszystkim marka klas na nią stawiacie w gospodarstwie. Akurat tak się złożyło, że no wiadomo, ciągniki były różne w gospodarstwie i stanęło na marce klas. Z racji tego, że tak, zaczęliśmy od kombajnu, bo wcześniej mieliśmy Dominatora, później przeszliśmy na Lexiona. Jakoś tak, że wiadomo, marka klas typowo kombajn to ich jakby flagowy produkt, tak? Tam relacje powiedzmy z dealerem i bliskość serwisu. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli te maszyny są już na tak wysokim poziomie zaawansowania technologicznego, no to tutaj kontakt z mechanikiem, czy nawet z programistą, tak? Powiedzmy, jeżeli jest ułatwiony, czy telefoniczny, czy ta odległość do serwisu nie jest daleka, no to jest naprawdę ważne. Tutaj też warto byłoby przytoczyć tą historię, którą jak już pani poza kamerą powiedziała, tego ciągnika, czyli udało się go nabyć przy okazji młodego rolnika, tak? Tak. To jest akurat egzemplarz potestowy i właśnie też na bardzo preferencyjnych warunkach udało się go nabyć. I, no i tak jak już zaczęliśmy, to też miałam taką wizję w głowie, żeby to wszystko w gospodarstwie było spójne, że kto nie wsiądzie do jakiej maszyny, ten da radę sobie z obsługą i no jak się pracuje na jednych systemach, no to wiadomo, że jest łatwiej. No i też obsługa taka serwisowa typu filtry, oleje i tak dalej, wszystko się zamawia w jednym miejscu i też to wszystko jest mniej więcej podobne. No to duże ułatwienie. Wsiądzie do traktora, ale rozumiem, że to przede wszystkim pani wsiada do tych traktorów i do kombajnu również, prawda? Z racji tego, tak jak mówiłam, że no tutaj tata poważnie zachorował, no to musiałam się z tym wszystkim jakoś obeznać. Maszyny muszą być no według mnie właśnie wydajne i wygodne do pracy, tak? Ponieważ ja no tężyzną fizyczną nie mogę się pochwalić w żaden sposób, no to muszę sobie pomagać właśnie czy ciągnikiem, czy na przykład ładowarką teleskopową, która jest, pewnie każdy wam powie, że ciągnik super, kombajn super, ale ładowarka to jest w gospodarstwie po prostu maszyna, która nie wiem, pracuje najwięcej pomaga. Co tyczy się wygody, no to postawiliśmy na skrzynie bezstopniowe już od 2007-2008 roku w gospodarstwie pracował ciągnik na takiej skrzyni. Też nawet z racji tego, że ja miałam problemy z wyciskaniem sprzęgła, czy też nawet właśnie rodzice chcieli ułatwić mi tą pracę, czy pomóc, czyli no i sobie oczywiście, tak? I tutaj no wiadomo, że to była jakaś pewnego rodzaju nowość i nie wszyscy, większość odradzała, tak? Wybór tej skrzyni, ale tata się nie bał, zaryzykował i bardzo jesteśmy zadowoleni z użytkowania, czy w ciągnikach klasa. No to naprawdę jest wygodne i też u nas traktory nie pracują pod jakimś wielkim obciążeniem i też te skrzynie nie są awaryjne w tym przypadku. Do dalekich transportów pola mamy rozrzucone jakieś 12-15 kilometrów w różne strony od gospodarstwa, także no, do transportu w żniwach to jest bajka. Powiedzieliśmy, jakie te traktory tutaj pracują w gospodarstwie, ale nie powiedzieliśmy, jakie to są konkretne modele. Jakie mają moce, do jakich zadań są przeznaczone? Największy ciągnik w gospodarstwie to ten, przy którym stoimy, klas Axion 810, 210 koni. No i on jest właśnie głównie do uprawy, do takich cięższych rzeczy typu głębosz, pług dłutowy, agregatowanie. Kolejny model to Arion 650, który został zakupiony do współpracy głównie z opryskiwaczem i rozsiewaczem. Ma właśnie węższy komplet kół po to, żeby się razował z opryskiwaczem. I to jest ciągnik, o ile mocowo podobny, również 200 koni, to gabarytowo jest mniejszy, sprytniejszy, zwrotniejszy i do takich zadań, jakie ma, jest świetny. Najważniejsze prace wykonują te dwa klasy. Tak, zgadza się. Ten się pojawił, jak tu już tutaj powiedzieliśmy, w 2017-2018 roku, a ten drugi?
Ten drugi w zeszłym roku, aczkolwiek był on zakupiony jako ciągnik używany, aczkolwiek od dealera. Ciągnik sprowadzony z Niemiec, dlatego też wyposażenie jest tam naprawdę fajne i wygodne do pracy. Bardzo zaawansowane funkcje typu programowanie uwrocia, z którego korzystam, jest świetne. Wszystkie maszyny teraz, które obsługują dawkowanie, są na standardzie IZOBUS. I każdy ciągnik jest wyposażony w terminal, tak żeby też każdy ciągnik mógł z każdą maszyną współpracować. Najbardziej intensywny, najbardziej też wymagający czas to są żniwa tutaj w przypadku pani gospodarstwa. To właśnie chciałem zapytać, jak wygląda taki dzień, o której tutaj pani go zaczyna, do której on trwa w przypadku sprzyjającej pogody? No, w przypadku sprzyjającej pogody, kiedy długo nie opada rosa, no to jesteśmy w stanie nawet tak do pierwszej, drugiej w nocy pocisnąć. I zazwyczaj jest tak, że no, staramy się zaplanować coś dzień wcześniej, najczęściej przy kolacji. No, rano jest weryfikacja tych planów, oczywiście, jeżeli chodzi o pogodę lub jakieś tam zmiany. Rano szykujemy kombajn, wszystko jest obdmuchane, wyczyszczone, żeby jak najbardziej zminimalizować jakieś tam ryzyko pożaru, bo to jest według mnie najważniejsze we żniwa. I całym taborem ruszamy na koszenie. Ciągniki kursują z przyczepami, a kombajn pracuje w polu i też zależnie od potrzeby, no to ja właśnie albo jeżdżę ciągnikiem, albo zmieniam się z kimś, kto akurat z operatorem kombajnu. Mam takie pole, gdzie kombajn po prostu nie jest, jest tak ostry, ostra góra, że kombajn nie jest w stanie wyjechać pod nią, więc musimy jak sposobem tak okrążać tą górę i tak z górki. I nachylenie jest takie też, że pszenica potrafi wysypać się ze zbiornika. Tak, tak. Tutaj jednak właśnie przydałby się napęd na cztery koła, którego brakuje w tym kombajnie. Pani Żaneto, prowadzenie takiego dużego gospodarstwa 150-hektarowego no, wymaga mnóstwo wiedzy, przygotowania do tego. A skąd informacje na temat rolnictwa, oprócz tych nabywanych tutaj bezpośrednio w gospodarstwie i pracy od dziecka? Udział w różnego rodzaju szkoleniach, w stowarzyszeniach, jakieś tam śledzenie przedsięwzięć w internecie. Jedną z takich na przykład ciekawych inicjatyw jest Zamojskie Towarzystwo Rolnicze, do którego należy mój tata i był tam jednym z pierwszych, który zakładał też to stowarzyszenie. Ono skupia rolników, którzy naprawdę chcą swoją wiedzę i horyzonty poszerzać. A jeżeli chodzi o mnie, to odważyłam się i aplikowałam 2 lata temu na rozmowę rekrutacyjną wymiany młodych rolników Polska-Teksas, Polska-Stany Zjednoczone. No i udało mi się załapać na ten program i ponad miesiąc, 2 lata temu spędziłam w Stanach na farmie. Jak wrażenia i jakie prace tam pani wykonywała? Prac akurat fajnie, bardzo wszystko mi podeszło, ponieważ bardzo dużo prac takich maszynowych, typu opryskiwanie, uprawa, właśnie jazda pługiem dłutowym, jazda przegubowym ciągnikiem, tym wielkim do uprawy. Świetna rzecz. I ogólnie to skala produkcji tam, skala tego, jak to wygląda. Na tej farmie było około 4000 hektarów. I trzeba było pokonywać codziennie wielkie odległości tym ogromnym pick-upem, których na stanie było może 4 czy 5 w gospodarstwie i każdy członek rodziny miał pick-upa, niezależnie. Dziewczyna tam na 18 życzy sobie pick-upa no, do wożenia własnych krów na wystawę na przykład. Tak? To świetna historia. I tym pick-upem ciągałam przeróżne rzeczy, jakieś przyczepy z belami, ze słomą, header do kombajnu, taki 10-metrowy też. No i też to właśnie dało mi tak jakby taką troszkę werwę i takie poczucie, że każdy na swoją skalę, ale może jakoś tam się rozbuchać, rozpędzić i też takiej odwagi do tego wszystkiego, do tych maszyn, do próbowania, do pytania. Tak, ten wyjazd był niezwykle kształcący. Rozpędzić się to co jeszcze? Plany tutaj na powiększanie areału? Czy raczej chce pani pozostać przy tym, co tutaj pani już zgromadziła? Znaczy w tym momencie to, co już jest tutaj w obrębie gospodarstwa, to jest uważam bardzo dużo. I ważne, żeby tego jakoś tam nie zatracić, nie utracić tego, co wypracowali rodzice i później ja razem z nimi. No wiadomo, że chciałoby się to gospodarstwo jakoś tam powiększyć, poszerzyć, no bo maszyny są, jak widać, wręcz na wyrost, tak? Aczkolwiek no, rynek tutaj jest dość trudny, zresztą pewnie wiecie, że ceny ziemi wciąż rosną i też
no są ograniczenia te rynkowe, tak? Nie tylko pogoda nam nie sprzyja, ale często rynek nam nie sprzyja i przykre jest to, że rolnik sam w sobie ma tak słabą kartę przetargową, tak? Że mimo, że to jest tak duża siła niby w rynku, duży udział, to no mało da się tak jakby zwojować, jeżeli chodzi o rolnictwo. Chciałabym, aby to było więcej, dlatego popieram wszelkie inicjatywy, które nagłaśniają problemy w rolnictwie. Tak jak ostatnio mieliśmy do czynienia, cały czas mamy tak z napływem tej pszenicy zza wschodniej granicy. Życzyłabym sobie też, żeby było mniej biurokracji w tym wszystkim, bo to też bardzo zniechęca. Czemu tak wiele wysiłku i czasu rolnik musi przeznaczyć na to, żeby udało mu się jakoś tam tą dotację pozyskać? No i niestety te maszyny, nie oszukujmy się, są też droższe przez te dotacje. Tak? Bez dotacji teraz kupić jakąś sporą maszynę, no to jest naprawdę dużo wyrzeczeń. Wspomniała Pani o tym, że ten niekontrolowany napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy uderzył tutaj w polskich rolników, a czy ze względu na to, że tutaj jest taka bliskość tej granicy, to jeszcze bardziej Pani to odczuła, bo przecież gospodarstwo właśnie ze sprzedaży płodów rolnych się utrzymuje. Oczywiście tak. No tutaj z racji swojego położenia, to nawet zanim wybuchł ten kryzys zbożowy z Ukrainą, to my mieliśmy problemy, no bo jednak przewiezienie naszego towaru do portu czy do jakiegoś większego odbiorcy, no to jest duży koszt transportu. No jeżeli coś tam okaże się, że coś tam jest źle, no to jeszcze zwrot tego towaru, no to już w ogóle jest dla rolnika cios. No i tutaj też zaczęło być tak, że po prostu napływ tej pszenicy spowodował to, że nasza pszenica ugrzęzła w tym miejscu, a tamta po prostu omijała nasze skupy, czy bezpośrednio tamta pszenica jechała do punktu docelowego, a nasza wypadła z rynku. A teraz już tutaj jest z tym lepiej? Trudno powiedzieć, sprawa trochę ucichła. Ogólnie nie widziałam zbyt dużego ruchu, jeżeli chodzi o sprzedaż na przykład zboża po żniwach. Myślę, że to wszystko gdzieś tam rolnicy na razie magazynują i czekają na to, jak sytuacja się rozwinie. To siłą rzeczy już przez ten czas, jaki było, jakoś tam unormowało się, rozlało. Więc trudno mi powiedzieć, co jest teraz w takich podmiotach skupujących, czy w tych podmiotach, które zajmowały się obrotem tą pszenicą. Z ciekawostek to mój chłopak jest sadownikiem. Tak, i od pewnego czasu ja zgłębiam meandry zupełnie innej gałęzi rolnictwa, która niby też podlega pod nazwę rolnictwa, ale jest totalnie inna. I jest to bardzo ciekawe doświadczenie, jak właśnie tutaj rolnictwo konwencjonalne na szeroką skalę, gdzie ja dążę do maksymalizowania tych jakby no i maszyn i produkcji, o tyle tam jak skupia się na pojedynczym owocu, zadaniu i na tym, żeby wszystko było jak najbardziej gabarytowo, jak najmniejsze, jak najsprytniejsze. I właśnie mamy takie śmieszne dyskusje, jeżeli chodzi na przykład o jakiś tam dobór ciągnika, czy dobór jakiejś maszyny, czy opryskiwacza, gdzie ja jestem nauczona tak, że ma być dużo wyjść hydraulicznych, dużo mocy, skrzynia taka i taka, a tam to wszystko jest, żeby nie było błotników. Żeby to wszystko było jak najprostsze, jak najmniej awaryjne, bo jest bardzo dużo tych przejazdów w tym sadzie i żeby to było jak najsprytniejsze. I o ile ja produkuję, można powiedzieć, taki półprodukt masowy do dalszej obróbki na rynku, o tyle tam jest calutki proces od momentu zainwestowania w drzewko przez kilka lat do pełnego owocowania tego drzewa, a później przygotowania produktu, gdzie to piękne, jędrne, rumiane jabłuszko jest już w kartonie z tą piękną naklejeczką. To jest dla mnie po prostu coś, co ja nie przestaję mnie zadziwiać i cały czas to zgłębiam, poznaję i jest też niezwykle ciekawe.